Po co w teatrze reżyser? Rozmowa z Wojciechem Kościelniakiem, reżyserem i aktorem od wielu lat związanym z wrocławskim Kapitolem, jednym z najpopularniejszych twórców teatru muzycznego w Polsce. Serial edukacyjny o teatrze przygotowany został w ramach projektu Bez Maski, a jego gospodarzem jest Konrad Imiela, dyrektor Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Wojciech Kościelniak to szczupły, wysoki mężczyzna po 50. Pociągła twarz z wydatnym nosem, na nim okulary w ciemnych oprawkach, krótkie włosy schowane pod jasnobrązową czapką w arabskim stylu. Ma na sobie materiałowe szare spodnie, szarą koszulkę, a na niej czarną sportową bluzę z zamkiem. Konrad Imiela to postawny mężczyzna około 50, z krótkimi, ciemnymi włosami, przypruszonymi siwizną. Na twarzy starannie przystrzyżony zarost, krótkie wąsy i broda. Ubrany jest w jasną koszulę w kolorowe kropki, dżinsowe spodnie i elegancką szarą marynarkę. Rozmowa toczy się na scenie wrocławskiego Kapitolu. W tle pojawia się czasem pusta widownia i przestronne wnętrze teatru. Rozmówcy siedzą na wysokich, barowych krzesłach, gospodarz naprzeciwko swego gościa. Obok nich statywy z kamerami i dodatkowym oświetleniem. Ich rozmowę ilustrują od czasu do czasu fragmenty spektakli, do których się odwołują: Blaszany Bębenek i Mistrz i Małgorzata. Czarna plansza z tytułem Po co w teatrze reżyser? Wojciech Kościelniak, reżyser, aktor, były dyrektor Teatru Muzycznego Kapitol, dziś najważniejszy twórca teatru muzycznego w Polsce. Wojtku, kim jest reżyser? Tak encyklopedycznie to jest chyba autor dzieła scenicznego, odpowiedzialny właściwie za jego całokształt. Ktoś, kto inicjuje to dzieło, kto dba o każdy detal na każdym etapie powstawania tego dzieła i właściwie bierze za nie sumę odpowiedzialności, tak bym to nazwał. Natomiast reżyser oczywiście współpracuje z innymi twórcami, którzy są właściwie suwerenni. Wtedy mam wrażenie, to dzieło może być najsensowniejsze, ale ta suwerenność też musi być zaprzężona w jeden spójny organizm. I właśnie to reżyser jest tym kimś, który jego wyobraźnia, jego cel jest tym źródłem, które spaja całość w jeden kierunek. Więc gdybyśmy mieli, nie wiem, 5 wybitnych twórców, który jednak każdy przygotuje, jeden przygotuje scenografię, drugi muzykę, trzeci choreografię, nie wiem, czwarte kostiumy i każdy zrobi swoje zadanie wybitnie, ale te rzeczy nie będą ze sobą współdziałały, nie będą spójne, to takie dzieło, mam wrażenie, wtedy będzie nieciekawe. Ono nie będzie scenicznie wiele warte. Reżyser właśnie jest między innymi od tego, żeby stworzył w swojej wyobraźni pewien świat, który później będzie próbował odwzorować na scenie w pewien sposób, stworzyć, przenieść na scenę. A kim jest reżyser dla zespołu aktorskiego? Bo trochę musi być takim wodzem, który zarazi ten zespół pasją tworzenia danego przedstawienia. Kim jeszcze? Trochę może ojcem, że tak powiem, w pewnym sensie. To bardzo zależy od tego, jaka jest relacja pomiędzy zespołem aktorskim a reżyserem, i to za każdym razem jest nieco inne. Podając krańcowe przykłady, to może być właśnie taki bardzo ojcowski stosunek, to znaczy kogoś, kto już więcej przeszedł, ma większe doświadczenie, więcej wie na ten temat, co zawsze jest umowne, ale kogoś może być odwrotnie, może być młody reżyser, który współpracuje ze starszymi aktorami i wtedy nie jest im ojcem, tylko jest właściwie jakimś inspiratorem nowych wyzwań.
Wydaje mi się, że ta relacja jest bardzo trudna do określenia, bo czasami reżyser powinien być tym kimś, kto szczegółowo poprowadzi aktora przez cały świat roli, którą powinien zbudować, a czasami będzie umiał nie przeszkodzić aktorowi, który doskonale wie, co ma zrobić i sam zaproponuje świetnie swoją pracę. Tu jest moim zdaniem jedna z trudniejszych rzeczy w świecie reżyserskim. Żeby dobrze to wyczuć. Żeby dobrze to wyczuć i żeby rozpoznać, kiedy nie przeszkadzać, a kiedy zabrać się mocno do roboty, bo można dużo z siebie dać. I kiedy jest wyciągnięta ręka od aktora, który mówi, pomóż mi, ja ci to oddam, ale pomóż mi. I właściwie efekt i w jednym i w drugim wypadku może być podobny, jeśli to dobrze pójdzie, czyli równie dobry, mam nadzieję, ale drogi dojścia są bardzo różne. I wydaje mi się, że tu trochę też trzeba być pedagogiem, trzeba też trochę być takim, nie wiem, kimś, kto... Coachem, motywatorem. Coachem, ale też i dobre są porównania wojenne, że tak powiem, wodzem. Tak, generałem. Generałem, to różnie. No, w takim razie, kto jest twórcą roli? Aktora. Aktor czy reżyser? Moim zdaniem jest to... Trudne do określenia. Dla mnie, ja jednak uważam, że przede wszystkim aktor. Aktor jest twórcą roli, natomiast buduje tą rolę wspólnie z reżyserem. Musi być spotkanie reżysera i aktora, żeby ta rola ciekawie zabrzmiała w teatrze. Takie mam wrażenie. Natomiast czy ingerencji reżysera jest 20%, 10% czy 50% czy 70% i odpowiednio aktora 70%, 30%, 20%, To jest jakby drugorzędna sprawa. Natomiast według mnie, przynajmniej ja lubię taki teatr, może tak bym powiedział, to jest najciekawiej, jeśli autorem roli jednak będzie aktor, bo to on wyposaża postać grającą w siebie, w swoją psychofizyczność, w swoją technikę wokalną, głosową, aktorską, i intelektualną, emocjonalną, w każdą inną. No filtruje to jednak przez swoją osobowość, przez swoje cechy, prawda? Kiedyś ktoś dobrze to tak ujął, że właściwie to jest pianista, który gra na instrumencie, którym jest on sam, prawda? To znaczy właściwie i co więcej, w danym momencie, kiedy przykłada ręce do klawiszy, się okazuje, co ma zagrać dopiero. Prawda? To znaczy, to nie jest tak, że to można wszystko mieć świetnie przygotowane, tylko to jest improwizator w dużym stopniu aktor, żeby to było żywe, żeby to nie było tylko martwym odtwarzaniem, a co jest do zagrania, dowiaduje się w trakcie. Zdarzyło ci się w twojej pracy reżyserskiej, że widziałeś jakąś rolę w pewien bardzo konkretny, określony sposób, miałeś pomysł na któryś z charakterów, a w rezultacie podczas współpracy z aktorem czy aktorką ta rola wygląda zupełnie inaczej. Wielokrotnie. To jest, nie wiem, pierwszy z brzegu przykład w Blaszanym Bębenku. Moją pierwszą wizją Oskara Macerata była lalka marionetka, prawda? Tak. To znaczy spotkanie z Agatą Kucińską, która odgrywała tę rolę, która jest wybitną lalkarką, nie wiem, czy to jest poprawne określenie, ale aktorką lalkową, spowodowało, że zmieniliśmy ten koncept na lalkę Tintę Mareskę i że to poszło w tym kierunku z dużym zyskiem. Właściwie non-stop się to zdarza. Ja na przykład, my rozmawiamy teraz, prawda, a jak pamiętam w Mistrzu i Małgorzacie Strawińskiego, wyobrażałem sobie go nieco inaczej, bardziej jako człowieka bardziej poważnego, bardziej takiego, że tak powiem, emanującego przede wszystkim mądrością. Natomiast ty wyposażyłeś tę postać w ogromnie dużo ironii, humoru i okazało się, że to jest lepsze, że to lepiej działa. Może dlatego, że
na scenie spotykam się z moim dobrym kolegą Mariuszem Kilianem, a jak się spotkamy razem, trochę nie potrafimy być poważni. Wiesz co, chyba ważne to, co działa, a że to działało i było czymś nowym w rozumieniu tej postaci, bo Strawiński zazwyczaj jest grany śmiertelnie poważnie, jako inteligent, który rzeczywiście mocno to wie, więc my to już wiemy. A teraz spróbujmy uporządkować i trochę przyjrzeć się już kolejnym etapom pracy reżysera i aktora, całej tej ekipy. W związku z tym powiedz, jak powstaje przedstawienie właśnie od tej strony reżyserskiej? Jakie są te kolejne etapy pracy reżysera od pierwszej tej iskry tego pomysłu do premiery? A nawet później. Tak. Ja oczywiście trochę muszę mówić też o sobie w tym wypadku. Jasne. Każdy reżyser ma często na to inny pomysł. Tak, a ja też mówię w tym kontekście, że czasami, często jestem też autorem scenariusza i ten wpływ na to, co dzieje się na scenie, jest w moim wypadku dość duży, bo bywa tak, że reżyser po prostu dostaje tekst i zjawia się na pierwszej próbie i właściwie go reżyseruje, a reszta robi swoje. W moim wypadku tak nie jest. Pierwszym etapem, jak mi się wydaje, jest wybór tematu, po co, o czym zrobić sztukę. To znaczy, co jest takiego dzisiaj wokół nas, w rzeczywistości, która nas otacza, że warto się zabrać za ten, a nie inny temat. Nie wiem, kiedy rzeczywistość robi się dookoła, nazwijmy to nieco brunatna, nieco mało tolerancyjna, przychodzi ochota do wypowiedzenia się na ten temat, jak chociażby w Blaszanym Bębenku, prawda? I wtedy to, co płynie ze sceny, ma szansę mieć oddźwięk u widza na scenie. Wtedy się pojawia prawdziwa dyskusja. Jeśli zdarzy się tak, że ja przeczytam jakąś książkę, która jest piękna, fajna, ale dzisiaj nie ma mocnego odbicia w rzeczywistości, to często taka sztuka, choć ważna, choć ciekawa, choć piękna, ona trafi w próżnię. Z drugiej strony jest też taka teoria, że jeśli jest jakiś temat i on po prostu nas ciekawi, to my jeszcze możemy nie rozumieć dlaczego, ale on jest ważny. On się okaże ważny. No to skupmy się właśnie na Blaszanym Bębenku. Postanowiłeś zrealizować adaptację powieści Gintera Grassa Blaszany Bębenek. Dogadałeś się z dyrektorem teatru na ten temat, że jego też to interesuje. Co dalej? W moim wypadku teraz już będzie drugi etap powstawania tego dzieła scenicznego, to jest sprostanie czemuś takiemu jak adaptacja sceniczna i powstanie scenariusza, który by zawierał w sobie właściwie zaczyn wszystkiego, co później ma się zdarzyć na scenie. W tym to jest wybór wątków z literatury. W wypadku Blaszanego Bębenka to jest ogromnie, przecież obszerne dzieła, trzeba było dokonywać skrótów, ale tak, żeby jakaś reprezentatywność tych wątków była, wiadomo, żeby nie powstał nam tylko skrót i bryk tej powieści. Następnie spróbować opowiedzieć, wymyślić sposób opowiadania, to znaczy trzeba pamiętać, że dzieło literackie to jest coś kompletnie innego niż dzieło sceniczne. To nie polega na tym, że jeśli jest piękna rzeźba, to ją sfotografujemy po prostu i mamy również dobre dzieło fotograficzne, czy wprost namalujemy, tak. Tylko trzeba znaleźć środki wyrazu właściwe dla sceny, żeby opowiedzieć to, co działa, kiedy czytamy książkę. Więc wybieramy sposób narracji, wybieramy konwencję przedstawienia, świat, w którym się to ma dziać i dopiero potem zabieramy się za wybór scen, za dopisywanie piosenek, zastanawianie się, czemu teksty piosenek mają służyć. Bo w ogóle spotkaliśmy się w Teatrze Muzycznym. Tak, to oczywiście. Więc ja dlatego mówię, że mówię w swoim wypadku, prawda, tak. że mówimy o akurat o Blaszanym Bębenku, który jest
spektaklem muzycznym, musical dla jednych. Vaudeville, tak, to jest może najbardziej trafne słowo, to mamy w tytule. I na przykład sam fakt pisania piosenek, to nie chodzi tylko o to, żeby powstała ciekawa piosenka na dany temat, tylko też, żebyśmy wiedzieli, że ona w określony sposób popycha akcję do przodu to raz, albo wyjaśnia, co dana postać w danym momencie czuje, myśli. To powinno być samo w sobie ważne dla rozwoju opowiadania, ale też powinno dawać szansę określonym choreografiom, zbudowaniu określonego światu na scenie, określonym działaniom scenicznym, które spowodują, że też widz będzie miał dostęp na wielu płaszczyznach do tego, co my chcemy mu opowiedzieć. Kiedy te wszystkie decyzje już podejmiesz, powstaje scenariusz. Tak. Powstaje scenariusz, którym dzielisz się z innymi twórcami. Tak jest. Z autorem muzyki, scenografii, kostiumów, choreografii. Dokładnie. I rozpoczynają... Światła też ostatnio. Światła, tak. I rozpoczynają się próby. Rozpoczynają się próby i wtedy jest pierwsze spotkanie z aktorami, na którym czytamy wspólnie ten scenariusz i rozmawiamy, czym on może być. Zazwyczaj jest tak, że aktorzy znają wcześniej jakby podstawę dzieła literackiego. W tym wypadku akurat mówimy o tym, że to nie jest dzieło premierowe, to nie jest literatura, która nigdy nie powstała, tylko w wypadku Blaszanego Bębenka jest znany, ceniona literatura Gintera Grasa, Mistrza Małgorzaty Buchakowa i tak dalej, i tak dalej. Więc zastanawiamy się wspólnie, co jest do przekazania, jakie wątki są dzisiaj ciekawe, którymi słowami, którymi scenami, co można przekazać. Aktorzy szukają, gdzie są ich kwestie. Aktorzy szukają, gdzie są ich kwestie, ile ich mam i podkreślają na zielono. Tak. I wtedy część min jest bardziej uśmiechnięta, bo mam dużo, albo część min jest smutniejsza, bo mam mało. Potem bardzo często okazuje się, że to jest złudne i że ci, co mieli mało, mają dużo, a ci, co mieli dużo, mają mało, bo teatr to jest takie miejsce, gdzie istnieje się nie tylko dzięki linijkom w tekście, tylko dzięki po prostu istnieniu, dzięki temu, że postać ma coś do przekazania wiarygodnego i ciekawego. I podczas tej pierwszej sceny określamy też takie jakieś, pierwszego czytania, określamy, kto jakie mniej więcej ma zadanie, jakie są główne cele danej postaci, co jest do przekazania. Dana postać ma do załatwienia w każdej scenie. Dokładnie. Wierch zadacza, jak to Anton Czechow mówił, czyli to, co dana postać, dokąd zmierza, co jest taki azymut, według którego będzie podążać. No i rozpoczynają się próby. Aktorzy starają się nauczyć tekst na pamięć. No i przychodzą na próbę. I co tutaj robić? Tak, tak. I to jest w ogóle najbardziej, ja bardzo lubię pierwsze próby te sceniczne, dlatego, bo tam się spotyka bezradność wszystkich na czele z bezradnością reżysera oczywiście. To znaczy właściwie wiadomo, że w jakim stopniu prowadzi nas scenariusz, ale dokładnie gdzie stanąć, jak mówić, jakiego głosu użyć, jakich emocji, to jest coś, co się powinno zdarzyć na scenie, a co coś bardzo trudno przynieść ze sobą w kieszeni, ja to zrobię o tak. Nie mówię, że to jest niemożliwe, ale to jest coś, co powstaje z mądrości miejsca, jakim jest scena i próby samej w sobie. Ja dlatego staram się nie za często, znaczy może źle mówię, nie za dużo na tych pierwszych próbach ufać mózgowi, tylko ufać intuicji. Staram się wejść i po prostu coś przekazać, wnieść ze sobą emocje. Czasami, co wiem, że aktorzy nie za bardzo lubią, też coś zagrać nawet, dlatego, bo ja przez to dopiero zaczynam rozumieć, co jest do przekazania. Reżyser, który odgrywa scenę, to czasami może być, zamiast aktora, żeby mu pokazać, to czasami jest bardzo zły nawyk z powodu tego, że po prostu się popisuje i chce pokazać, jak to pięknie on sam potrafi zagrać, ale w moim wypadku ja po prostu zaczynam rozumieć postaci dzięki odegraniu ich. Ja inaczej ich nie rozumiem, nie czuję. Ja sobie przypominam, obaj pracowaliśmy z Jerzym Jarockim, który świetnie grał te wszystkie postaci, prawda? Dokładnie.
I to było, to jest też czasami pójście na skróty. No, tak. Zamiast opowiadać bardzo dużo zdań na ten temat, po prostu coś zagrać i już to jest, ten komunikat już jest bardzo szybki. Ja bardzo lubię w teatrze ten moment, kiedy my już wypracowaliśmy w salach prób choreograficznych, czyli na salach baletowych, wypracowaliśmy układy choreograficzne. W salach prób aktorskich wypracowaliśmy już układ scen, co kto ma do zrobienia. I teraz przychodzimy na scenę i dochodzą te nowe elementy. Dochodzi orkiestra na przykład. To jest wspaniały dzień w teatrze muzycznym, kiedy wreszcie można usłyszeć aranżację brzmiącą całą orkiestrę. Później przychodzą kostiumy, stajemy w światłach i nagle zdarza się ten świat, następuje ta właśnie magia teatru, kiedy te wszystkie elementy zaczynają się sumować. To jest absolutnie fascynujące. W ogóle i przez lata ja wypracowałem taką technikę i metodę tak zwanych możliwie szybko dojść do pierwszego całościowego przelotu, gdzie wszystkie elementy, które już teatr nam da, czyli właśnie kostiumy, światła, to o czym mówisz, można zewrzeć w jedną bardzo kaleką na początku i niespójną najczęściej całość, ale zobaczyć to w przebiegu całości, bo wtedy bardzo wiele emocji, zdarzeń, relacji, które wydaje nam się, że działają w poszczególnych scenach, razem okazuje się, że są chybione, albo po części chybione, albo wiemy przynajmniej co naprawiać, gdzie są jeszcze szanse, gdzie są puste miejsca. Każdy kolejny przelot dodaje nowe, a od aktorów wiem, że oni to uwielbiają, bo wreszcie czują w całości, kim jestem, a nie we fragmentach. Więc staram się szybko dojść do tego momentu, też czasem nie za szybko, żeby nie było tak, że próbujemy zewrzeć w całość nic, bo wtedy energia zamiast podnieść się do góry, to ona opadnie. Meyerhold powiedział kiedyś, że praca nad spektaklem zaczyna się w dniu premiery. Zależy, tak bym powiedział. Ja też mam wrażenie, że Meyerhold mówił o swoim teatrze. No prawda? Jasne. W moim wypadku... No ale co się dzieje ze spektaklem? Teatr jest żywy, to nie jest kino. Każde przedstawienie jest inne. Zdecydowanie tak. Myślę, że ta praca się zaczyna przede wszystkim od strony aktorów. To znaczy oni dostają materiał, który i wszystkich służb zresztą, które działają, i wiadomo, że do premiery można przygotować spektakl do pewnego momentu. To jest nieustanny proces. My wszyscy się zmieniamy codziennie, prawda? Mamy inne humory, dojrzewamy, ale zmieniamy się też fizycznie i tak dalej. Świat się zmienia wokół nas. To powoduje, że teatr to przyjmuje chcąc, nie chcąc. I to, że ten teatr z nami, że spektakl z nami dojrzewa, to mam wrażenie, jest fantastyczne. Ja bardzo często mam takie poczucie, kiedy przyjeżdżam po, nie wiem, miesiącu, czasem dwóch, czasem trzech, kiedy nie oglądałem danego spektaklu i mogę go zobaczyć, jak on się zmienił razem z aktorami, to zaskakuje mnie, jak właściwie, że to już nie jest świat, który ja stwarzałem, tylko że on jest mega ciekawym światem, ja to dalej kocham, ale mam poczucie, że to jest świat, który do mnie, on się stwarza gdzieś ze sceny, od aktorów, od nich. To się staje własnością aktorów, to jest najprzyjemniejszy dla mnie moment, kiedy ja przestaję być tego jakby twórcą w pewien sposób, nie wiem, kimś, kto widzi błędy, tylko mam poczucie, że nie widzę już na przykład Behemota, czy on popełnił błąd, prawda, czy aktor popełnił błąd w tym miejscu, czy w tym, tylko mam poczucie, że Behemot dzisiaj jest bardziej humorzasty, a innym razem Behemot jest dzisiaj bardziej wesoły, ale to już jest Behemot i to tak, już jest tak, poza moją kontrolą. Ja lubię i tego humorzastego, i tego bardziej wesołego, ale to nie zmienia mojej wiary w to, że to jest właściwa postać. Ja bym nie chciał się ośmieszyć i przepaść z kretesem Messer. Czy chcesz, by mnie wytykali, żem jest marginesem Messer? Każdy stroi się jak umie, chyba że to leser Messer. Dlaczego zostałeś reżyserem? Ha,
można górnolotnie, ale można też tak prościej, to znaczy myślę z jakiegoś dużego ego, tak powiem. To znaczy jest tak, że kiedy ja byłem aktorem, to miałem poczucie po pierwsze, że nie zawsze te moje role mają taki oddźwięk u widowni, u krytyki, ale też i u kolegów na scenie, jakbym chciał. Każdy, kto zostaje artystą, chce być kochany, chce być ceniony, chce być w jakiś sposób uwielbiany. Ja wiem, że często, to jest próżność. Często się nie przyznaje oczywiście do tego. Jasne, wiadomo, że aktorzy mówią, że po to się zostaje twórcą, żeby mówić ważne rzeczy o świecie. Jasne, ale też rock'n'rollowcy mówią, że po to grali na gitarach zawsze i po to się muzykę uprawia, żeby się podobać dziewczynom. Myślę, że mniej czy bardziej sztukę też się uprawia z tego powodu i nie trzeba być hipokrytą. Nie? I ja miałem poczucie, że reżyseria pozwoli mi zdecydowanie w większym stopniu być odpowiedzialnym za świat, który tworzę, bo dużo tych światów, w których brałem udział, mi się nie podobało. Nie, jako aktor czułem, że gram w czymś, co nie jest moje, ale wiedziałem, że wchodzę w jakąś zastałą instytucję, która każe mi coś zagrać jako aktorowi, wykorzystuje moje ciało, głos, młodość, mój wokal, nie wiem, wszystkie inne rzeczy, do czegoś, co nie jest moje. Ja teraz stoję po drugiej stronie, sam wiem, że ja czasem proszę aktorów, i oni też pewnie mają takie poczucie, no ale co zrobić? Staram się za każdym razem jednak wyjść naprzeciw, ale pewnie nie zawsze się to udaje. I to spowodowało, że zrodziła się we mnie chęć zdawania na reżyserię. Niestety, będąc wtedy aktorem Teatru Polskiego, zawsze pokrywały się egzaminy do Krakowa, bo tam składałem papiery, ze spektaklami, które miałem do zagrania, więc w końcu miałem możliwość wyreżyserowania spektaklu Rybi Puzon, który ty mi zaproponowałeś, a że uczyłem wtedy w szkole teatralnej, to jakieś blade pojęcie miałem o tym, czym jest współpraca aktora i kogoś, kto jest po drugiej stronie. No i tak to się zaczęło, bo to się nam fajnie udało i potem było dalej. Co to jest teatr? Teatr to jest miejsce, w którym opowiadamy historię, budując całe światy od nowa i mam wrażenie, że dzięki temu, że te światy są wolne od ograniczeń, które niesie życie codzienne, a w życie codzienne niesie takie ograniczenie, że jak coś próbujemy pomyśleć, to tu przejechał samochód. Jeśli próbujemy coś powiedzieć, to ktoś nam przerwie. Jeśli próbujemy coś napisać, to słów nie starcza. A w teatrze wszystko to można zrobić od początku do końca sprawnie. Można zapanować nad tym przez proces przygotowawczy, więc mam wrażenie, że teatr może jest bardziej prawdziwym miejscem niż samo życie. Z tego względu, że tutaj możemy się wypowiadać w sposób wolny i nieskrępowany i mówić, co jest w nas w środku, a nie tylko fragmentami, urywkami to, co byśmy chcieli powiedzieć. Tylko tu mówimy w pełni. Dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję. Plansza końcowa z napisem Bez maski. Serial edukacyjny o teatrze.